Tym razem bohaterką corocznych zmagań kucharzy oraz prezentacji kulinarnych realizowanych pod hasłem Sąsiedzi przy stole będzie wołowina. To smaczne mięso z uwagi na wysoką cenę w ostatnich czasach rzadziej gości na polskim stole. Drugim powodem, dla którego dość rzadko sięgamy po ten rodzaj mięsa, jest mit, że wymaga bardzo długiej obróbki termicznej. Odczarować wołowinę spróbują w najbliższą niedzielę profesjonalni kucharze. Przed nami warsztaty kulinarne, które poprowadzi znany w regionie szef kuchni Marcin Budynek. Udział w konkursie potwierdzili kucharze zarówno z Polski, Gruzji, jak i Węgier. Oczywiście będzie można skosztować wybornego mięsiwa. Tym razem goście zostaną uraczeni tatarskim gulaszem azu, który przygotowany zostanie przez kuchnię tatarską u Alika. Do kulinarnego konkursu, w którym obok wołowiny kucharze będą mieli również do dyspozycji regionalne produkty, staną mistrzowie podlaskiego szlaku kulinarnego, śpiżarni suwalskiej, kucharze węgierscy i przedstawiciel kuchni gruzińskiej. Zadaniem będzie przygotowanie dania głównego oraz deseru. Lista dostępnych produktów ograniczona jest do regionalnych produktów sezonowych tym razem. Będą to sery z wiżeń i śliwki z sadów suwalszczyzny oraz mięso wołowe z bydła podlaskiej rasy polskiej czerwonej. Czy zdobędą podniebienia degustatorów, to okaże się w niedzielę między 14.30 a 15.15, kiedy ogłoszone będą wyniki konkursu. Prócz kulinarnych atrakcji, organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje dla dzieci, ale także możliwość zakupów na straganach oferujących regionalne produkty oraz rękodzieło, konkurs organizowany przez jednego z producentów przypraw. Czas umilać będą artystyczne popisy muzyków. Na scenie między innymi znana suwalska grupa Shamrock. Tegoroczne spotkanie sąsiadów przy stole rozpocznie się o godzinie 10 w Parku Konstytucji 3 maja. Koniec imprezy zaplanowano na godzinę 18.